Cześć, tutaj Tomek Kopyra z blogu blogkopyra.com. Jestem w Nashville w stanie Tennessee nad rzeką Cumberland. Za mną tam w tle Nissan Stadium, czyli stadion Nissana. Grają tam Titans, baseballowy. Tu widzicie taką panoramę downtown. No i słuchajcie, postanowiłem zaryzykować i zdegustować piwo w plenerze, mimo że oficjalnie tego robić nie wolno, tak w Polsce, jak i w Stanach. Podobno trzeba by mieć torbę, no nie mam torby, zresztą no nie o to chodzi, nie? Mam szkło. Piwo w stylu amerykańskim, więc no tym bardziej dobrze się składa. No co, z tym piwem była przygoda taka, że Tomek Czechowski dzwoni do mnie i mówi, kiedy ty lecisz do tych Stanów? Ja mówię, no w czwartek. Mówi, kurde, w czwartek rozlewamy tego Vermonta. O której godzinie? Ja mówię, o 6. O nie, no to my dopiero w czwartek rozlewamy, to nie ma opcji, nie? No ale, jak pewnie wielu z was wie, samolot mi odwołali, bo podobno szyba pękła i stwierdzili, że nie lecą. Przez co nie poleciałem też w inne dalsze loty. Leciałem przez Frankfurt, miałem lecieć przez Frankfurt, Toronto do Nashville. Okazało się, że nie polecę. Poleciałem dzień później przez Kopenhagę i Chicago. No i powiem wam, że no to zadzwoniłem od razu do Tomka i mówię, słuchaj, ale nie musieliście psuć samolotu, żebym tylko zabrał wasze piwo do Stanów i je zdegustował, nie? Także Tomek mówi, słuchaj, no przykro mi, że tak się stało, ale mówi, Micha mi się cieszy non-stop, że tak się udało, że jednak zdegustujesz to piwo. No więc tak, po pierwsze zmiana etykiet. Po drugie, jak już widzicie pewnie, jest festmentne. Nie tak jak ten Vermont, który był jakiś czas temu, który był praktycznie klarowny. Jedno z klarowniejszych piw z Dr. Brew. Taki ten. I trzecia sprawa, to jest piwo uważone na pewno w browarze Kościerzyna. Dr. Brew właściwie wyszedł już oficjalnie z Niechanowa. Nie będą ważyć tam piw, będą ważyć w Bartku i właśnie w Kościerzynie, w dużym browarze nowym. No i ma być dużo lepiej. Druga sprawa jest taka, że no są nowe etykiety, no więc widzimy tutaj, powiem tak, piwo się nazywa Experimental Vermont IPA, nie wiadomo dlaczego Experimental, no ale znaczy co jest tutaj, mamy jakiegoś gościa, który wygląda jakby miał głowę z brokuła i on niby jest na nartach, ale te narty to są widelce i on widelcami się odpycha. Góry są ośnieżone, a rosną na nich palmy, więc mój komentarz jest taki do grafika, srogie piguły, milordzie. Naprawdę nie wiem, którędy w ogóle podążały te skojarzenia kreatywne na pomysł na ten obrazek. Jest to crazy. Nie widzę uzasadnienia tej crazyności, ale spoko. Mamy więc tak. Dr. Brew Experimental Vermont. Złożony smakowo, skomplikowany w aromacie, raczej gładki z egzotycznymi nutami cytrusów, owoców, kwiatów jest wewnętrznie sprzeczny, jak każdy, bo w końcu wszyscy jesteśmy doktorami. Tutaj trzeba powiedzieć, że poziom utrzymany polskich opowieści, czyli totalnie pojechany tekst. Nie może nie aż tak jak ten obrazek, ale piwo pasteryzowane, niefiltrowane, słody, pale ale, karmelowej pszenica, chmiele, citra, mozaik, amarillo. Jest nawet informacja, że uważone w browarze Kościerzyna. Data do 26 października 2018 roku. No i tu mamy taką informację. Wklej wlepę w ciekawe miejsce, cyknij fotę, wrzuć na Insta z hashtagiem Wszyscy Jesteśmy Doktorami. Najciekawsze zdjęcia zgarniają gifty. Bo to jest tutaj, ta etykieta jest naklejką. Czyli możemy sobie zrobić coś takiego. O. I mamy naklejkę. O. I dla dziecka jelonek, jak to kiedyś było w dowcipie. A tutaj nam zostaje to samo pod spodem, nie? Pod spodem jest to samo, także generalnie nawet jak odkleicie, no to dalej to jakoś wygląda. Dla dziecka jelonek to jest taki żenujący żart prowadzącego, że
piję sobie dwóch tam gości wódkę, nie? No i kiedyś były takie zakrętki, które tak się, no, czasami na wodzie jeszcze są, także tak się ta obrączka nie odpadała na dół, tylko tak się rozczapierzała, nie? Więc on tak wziął tą nakrętkę od tej wódki, te dwie urwał, dwa tak wywinął do góry i mówi: o, i dla dziecka jelonek. No, więc i dla dziecka jelonek, prawda, ten, naklejka. No spróbujmy. Tutaj jeszcze można powiedzieć, że z ciekawych rzeczy pojawiły się podpisy, bo to nie jest to podpis piwowara, tylko jest to podpis jakby głównych właścicieli, czyli jest Tomasz Czechowski i tutaj tak nieczytelnie Łukasz Lis. Tak sobie pomyślałem złośliwie, że Łukasz nie chce być rozpoznany za bardzo z tego podpisu, nie jest do końca pewny swego. Kapsel firmowy. Patrzę w tej pianie, szukam Polaka, czy mnie tutaj nie dojadą zaraz. Kapsel firmowy Dr. Brew. No, owocowo, tropikalnie. Cytrusowo. Bardzo dobrze. Solidnie zmętnione. W odróżnieniu od tego, który mówię, był dosyć klarowny. Trochę białych owoców, takich litchi. No, mam nadzieję, że mi... O, proszę, jeszcze pociąg. Ale kumulacja. Pociąg, most, rzeka, stadion, wszystko. Goryczka też obniżona, bo tam była taka west coastowa goryczka w tym Vermoncie, w tym klarownym. Wam mogę zdradzić taką tajemnicę, że chłopaki wystawili to piwo w KPR-ze, właśnie w West Coastie i o włos, znaczy weszło do finału, o włos by był medal, nie? To znaczy nie było medalu, ale weszło do finału. Więc to tylko świadczy o tym, jaki to był Vermont. Więc tutaj mamy rzeczywiście Vermont vermontowy. Mętny, z niską goryczką, dosyć słodki, ale jest tam troszkę złamany goryczką. No i jest rzeczywiście owocowo, tak juicy. Jest trochę tych białych owoców, jest jest taka owoce, nie jest za słodkie, to jest ważne, nie jest zalepiająco słodkie, no pije się bardzo lekko, pije się tak, że po prostu chce się wziąć następny łyk. Z drugiej strony, no myślę, że dla kogoś, kto generalnie kojarzy doktorów z takimi mocno ostrą goryczką, to tutaj będzie zaskoczony. Goryczka jest naprawdę niska, aczkolwiek, mówię, nie jest to aż tak słodkie New England, jak no chociażby z Rockmilla. No, także myślę, że zmiany na plus. Ciekaw jestem, jakie jest wasze zdanie o tych etykietach. Na pewno się rzucają bardziej w oczy niż te dotychczasowe. Pomysł z tą wlepką jest innowacyjny. Boję się tylko jednego, żeby nie było jakiegoś takich akcji, że nie wiem, gdzieś tam będą wklejać to w autobusach, na samochodach komuś, czy... Przepraszam, to od słońca. Czy w kościele gdzieś. Także tego bym się bał na miejscu chłopaków. No ale to... W zasadzie, no co można powiedzieć? No po prostu trzeba wierzyć w jakiś rozsądek ludzi, nie? Ciekaw jestem, czy już próbowaliście tego piwa. Znaczy, ja powiem szczerze, że na pewno to jest bardziej w stylu. Natomiast tamten Vermont był urzekający i był bardzo fajny. Bardzo fajny był. Troszkę będę za nim tęsknił. W takim właśnie wydaniu West Coastowym, bo on był naprawdę fajna goryczka, fajna klarowność. Nie był to Vermont, albo inaczej, był to Vermont taki w stylu trochę bardziej tych pierwszych Vermontów, czyli Alchemista, Focalbanger, czy Hedy Topper. W ten deseń to szło bardziej. Dzisiaj się robi o wiele mętniejsze. No i tutaj rzeczywiście też w Hazy IPA, co prawda na konkursie nie było, ale już od jesieni wchodzi do sędziowania Hazy IPA.
ciekaw jestem waszego zdania. Mi trochę brakuje goryczki, aczkolwiek aczkolwiek jest naprawdę bardziej, dużo bardziej w styl. Dużo bardziej w styl. Także wasze zdrowie. Piękna pogoda, piękna. No i idę na konferencję. Może jeszcze live stream dzisiaj zrobię, zobaczymy. Dajcie znać, jakie wasze zdanie o tych etykietach. No i czy piliście tego nowego Vermonta. Cheers.